Ja dziękuję za mikrofon. Druhny i druhowie, ja jestem wstrząśnięty przemówieniem pana profesora. Tak wspaniale siedzieć w tradycji, a jednocześnie rozumieć naszą współczesną rzeczywistość. To rzadko. Ja dlatego prosiłem o głos, ponieważ tutaj idzie proces taki, ksiądz Chrostowski, profesor ksiądz Chrostowski o tym bardzo wyraźnie powiedział, że tuż po wojnie Polacy i Żydzi byli ofiarami tej wojny. Później, po kilkunastu latach, zaczęto nas pokazywać światu jako biernych świadków. A dzisiaj jesteśmy wspólnikami Hitlera, przynajmniej tak myśli co drugi Amerykanin i Kanadyjczyk. I została wymierzona w Polskę bomba atomowa pod tytułem Jedwabne. Pamiętamy, że niedawno Kwaśniewski, podobno prezydent wszystkich Polaków, przepraszał w imieniu narodu polskiego Żydów za mordy w Jedwabnem. Proszę Państwa, książka Grossa, film Arnold, to wstęp do tego, co się przygotowuje, mianowicie do rewindykacji 65 miliardów z polskiej skóry i z polskiego narodu. Otóż chcę, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę powiedzieć, że postanowiliśmy wraz z scenarzystą Janem Marszałkiem odpowiedzieć na paszkwil mojego kolegi Pasikowskiego pod tytułem Pogłosie. Jesteśmy po rocznej kwerendzie w Instytucie Pamięci Narodowej. Znamy doskonale materiały. Nie jest prawdą, że Polacy brali udział w tym mordzie. Natomiast jest prawdą, że ziemia podlaska to ziemia niezwykle patriotyczna, porównywalna właśnie do kresowych czy do poznańskiej. Wszyscy oskarżeni w stalinowskim procesie 49 roku byli w ruchu oporu albo w Armii Krajowej, a przeważnie w Narodowych Siłach Zbrojnych, bo był to teren, w którym działał ówczesny sekretarz, przedwojenny sekretarz Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Łukomski, narodowiec, który wpłynął na to, że jego księża, jego dziekani, polska młodzież przygotowywała się do wojny jeszcze na rok wcześniej, czyli była to silna bardzo organizacja, nazywała się Front za Frontem, że tam właśnie mieliśmy kapitana Raginisa i obronę Wizny, bunkrów Wizny, które budowali główni oskarżeni w stalinowskim procesie. To, co się tam stało, to kara za patriotyzm tej ziemi. Dlaczego jeszcze raz powtarzam, o tym mówię? Dlatego, że stworzyliśmy komitet honorowy, który ma poprzeć powstanie takiego filmu. Taki film może powstać tylko na zasadzie patronatu społecznego, także zbiórki pieniężnej na film. Jestem zaproszony, wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych niedługo na taką długą rajzę po tym kraju, we wszystkich ośrodkach polonijnych. W komitecie honorowym są takie organizacje jak Światowy Związek Kombatantów Polskich, Hedy Szarego, jego imienia, takie organizacje jak Myśl Polska, tu wspominana,
ludzie, tacy jak przewodniczący Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej, Alojzy Szablewski, tacy ludzie jak profesor wielkim polsko-amerykański historyk, o Boże, uciekło mi w tej chwili nazwisko, tacy jak olimpijczyk Parulski, który wygrywał wszystkie olimpijskie walki w Szerwierce i to we wszystkich broniach, tacy ludzie. Zwracam się w tej chwili do organizacji SOKU, do Towarzystwa Gimnastycznego SOKU, żeby poparło ideę powstania tego filmu, który ma obronić godność Polaków i który ma krzyknąć prawdę, że jesteśmy atakowani przez trzy sępy, które się zgromadziły nad Polską. Niemiecki, żydowski i ukraiński. Wzywam organizację Sokoła imienia generała Hallera do wsparcia naszego filmu, do podjęcia takiej uchwały. Dziękuję.